wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Obudził w nas odwagę, gdy byliśmy w sowieckiej niewoli i Moskwa zadrżała. Dzięki niemu zobaczyliśmy, że są nas miliony, dlatego możliwa była Solidarność. Wyrywał nas z szarości i beznadziei i podziwiał nas cały świat. Siły głowy Kościoła użył do tego, by jego ojczyzna była wolna. Młodzież nawet nie potrafi wyobrazić sobie świata, w którym żyłaby, gdyby on nie przewrócił go do góry nogami. Gdy dziś jest mieszany z błotem przez tych, z którymi wtedy wygrał, nie wolno nam milczeć. Hipnoza zakłamanych mediów zniknie, jeśli znowu będziemy razem, jak wtedy, gdy do nas przybywał. W niedzielę, 2 kwietnia o 11:00, spotkajmy się na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.